Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na recenzję Muchomorów w cukrze i mam nadzieję, że ta recenzja nie będzie trwała mniej niż 5 minut, w których mówię, jak bardzo jest zła. Muchomory w cukrze, Marty, Bia. Ja nawet nie wiem, jak mam zacząć, to jest po prostu straszne. W sensie tak. Ok, zarys fabuły. Grupa nastolatków kończy liceum, pisze maturę, zdaje maturę. I potem, jak zdaje maturę, tak właściwie tutaj zaczyna się akces, od momentu, kiedy oni już zdali maturę, skończyli liceum, postanowili, że wyjadą razem na wakacje. No i jeden z tych kumpli w tej paczce znajomych, piątka ich tam jest. Jeden z nich mówi: Okej, okay, słuchajcie, mam super pomysł. Pojedźmy na totalne odludzie, gdzie mieszka mój przybrany brat, którego w sumie jakoś bardzo nie znam, spędziłem z nim rok mojego życia, ale jest super. Jedźmy do niego i spędźmy u niego te wakacje, i będzie fajnie. No i wszyscy mówią, okej. Okay, i jadą na taką totalną wiochę, ale to nawet nie jest wieś. To jest po prostu jeden domek, w środku absolutnie niczego, nie ma tam zasięgu, nic. Po prostu jest domek, jest las i tyle i najbliższy sklep, a tego właściwie to chyba stacja benzynowa. Jest ileś tam drogi od tego domku, w każdym razie daleko. No i tyle. I przyjeżdżają i zaczyna się spoilerowa część, więc nie mogę więcej powiedzieć, ale... To tyle, i myślicie sobie, okej, okay, spoko. Mamy wakacje, chcemy poczytać młodzieżówkę. No to bierzemy coś takiego, bo to będzie leciutkie, bo sobie poczytamy, bo będziemy mieli czytadło, takie wiecie, naraz i będzie fajnie. Tylko, że nie, bo ja też tak pomyślałam, zwłaszcza po tym, jak słyszałam tyle zachwytów. Tyle dobrych recenzji. Teraz jest tu trochę więcej tych złych, ale ciągle tyle dobrych recenzji, tyle zachwytów. Tym bardziej, że dużo osób też mówiło, że w audiobooku, że audiobook robi bardzo dobry klimat, że w ogóle super się tego słucha i tak dalej. I więc ja stwierdziłam, bo generalnie to w przeszłości. Raczej nie słucham audiobooków, ponieważ więcej zapamiętuję czytając po prostu tekst fizycznie, no nie. No ale mówię, dobra, spróbuję, może rzeczywiście coś mi się zmieniło i coś z tego zapamiętam. No i trafiłam. Słuchajcie. I ten mój eksperyment był jedynym powodem, dla którego skończyłam tę książkę. Bo chciałam zobaczyć, czy zapamiętam z audiobooka, tyle ile zapamiętałabym czytając e-booka na przykład. I jestem przekonana, że gdybym czytała to e to nie skończyłabym tej książki. Jest tak niesamowicie nudna, że nie da się wysiedzieć. Jakby nie da się tego czytać. Jeszcze słuchając, no wiecie, słuchacie, porobicie sobie inne rzeczy, nie wiem, idziecie gdzieś, wracacie z pracy, tak jak w moim przypadku, zmywacie naczynia, robicie pranie cokolwiek i chcecie sobie po posłuchać audiobooka w międzyczasie spoko, jakby tak wyjaśniłam właśnie. Idea audiobooków niesamowita, <noise> przepraszam. No więc generalnie nadziałam się po prostu na takie beznadziejne nic, że się nie da. Natomiast ja nie wiem, ile ta książka ma stron, ale podejrzewam, że to jest około 300. W każdym razie, może zacznijmy od tych wrażeń, bo tutaj mam trochę więcej do powiedzenia, chyba. Generalnie audiobook. Spokojna sprawa, bardzo wygodna sprawa, polecam jak najbardziej. Ja nie pamiętam, kto czytał mu w cukrze, więc wybaczcie mi. W każdym razie ta pani, która czytała tę treść, no nie za bardzo robiła klimat tej treści. W sensie w ogóle nie było czuć klimatu tej książki, jakby, jakby czaje. To ma być właśnie takie, wiecie, takie lekkie czytadło, które sobie weźmiecie nad jezioro czy na plażę i przeczytacie na jednym posiedzeniu i tyle, bo wciągnie. Bo jest krótkie, bo coś tam, tylko że przez jakieś 98% książki nic się nie dzieje. Oni wyjeżdżają do tego domku, my od samego początku wiemy, że coś ma się wydarzyć. Jest taka narracja kreowana, że coś ma się wydarzyć niedobrego. No i przyjeżdżają sobie do tego domku, wchodzą sobie jak do siebie i, i żyją, i są, i mieszkają. I, I tyle. I piją alkohol, palą fajki, biorą grzyby i rozmawiają o niczym. Rozmawiają absolutnie o niczym. Jakby słuchajcie te dialogi, nie tyle, że dialogi w ogóle są totalnie nienaturalne, bo mogę zagwarantować tyle. Ja całkiem niedawno miałam 18 lat, ale żaden 18-latek nie mówi w taki sposób, w jaki były przedstawione te dialogi. A poza tym. Te dialogi absolutnie niczego nie wnoszą. I okej, okay, gdzieś w prawdziwym życiu, jak sobie wyjeżdżacie z znajomymi, to nie zawsze rozmawiacie o czymś, co ma jakiś głębszy sens i tak dalej, no nie to jest wiadomka. Ale jednak czytając książkę fabularną, to dialogi rob mają robić robotę, tak? One mają nam przedstawić o co tu chodzi. Mają nam kreować bohaterów, mają przedstawiać ich poglądy, cokolwiek jakby wiecie, interakcje i wszystko. A tutaj. Po prostu te dialogi są jeden od drugiego odklejone i są o niczym, nie popychają akcji, nic nie robią, tak na dobrą sprawę. I tak przez większość książki. Ja musiałam sobie ten audiobook przyspieszyć. Przez połowę czytałam e, raczej w takim normalnym, tym jakby domyślnym tempie, który jest na Legimi, a później przyspieszyłam sobie chyba do 1.7 czy coś takiego. Bo już tak bardzo chciałam, żeby ta książka się skończyła, bo tam już się tak bardzo nic nie działo. Swoją drogą, jeżeli czytaliście mu w Cukrzy, to yy, nie, nie popijajcie nos po alkoholem. To nie jest dobry pomysł. I powiem tak, ja nie mam potężnych pretensji, że tu jest tyle używek. Bo sama kończyłam liceum... Okej, okay, wiem, że 7 lat brzmi jak dużo, ale doskonale pamiętam co się działo w tych czasach licealnych, w tych chwilę po skończeniu liceum, jak to właśnie, jak te wakacje wyglądały i tak dalej, jakby absolutnie nie dziwi mnie ilość alkoholu i wszystkiego innego w tej książce. Trochę boli mnie to, że jest, że te używki są tak trochę romantyzowane tutaj w tej treści jednak, a to nie powinno tak wyglądać, tym bardziej, że książka teoretycznie ma oznaczenie 15+, z czego co słyszałam, nie ma tego oznaczenia na okładce. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale przerobiłam bardzo dużo recenzji i dzisiaj byłam w Empiku i nie zobaczyłam tego oznaczenia. Ale czy dałabym tę książkę osobie, która ma 15 lat? Raczej nie. Powiedziałabym, że tak, 17, ok, kiedy już wiecie, jakby jesteście już w tym wieku, gdzie są te takie mocniejsze imprezy w sensie właśnie z alkoholem i tak dalej. I już wiecie, że jakby. Z czym się to wiąże, no nie? Ale młodsze osoby mogą odebrać to zupełnie inaczej, i tutaj raczej bym się bała trochę, tak szczerze mówiąc, dać to komuś młodszemu. Ale tak jak mówię, totalnie nie dziwi mnie ilość tego wszystkiego w tej treści. Jak wiecie, kończycie liceum, kończycie maturę, jesteście w tym okresie przejściowym między maturą a studiami, jeżeli się wybieracie na studia i akurat nie pracujecie, no to co? Jest lato. Idziemy imprezować z ziomkami. Jakby to jest totalnie normalne. No tylko właśnie kwestia opisania tego tutaj totalnie nie zadziałała. Jeżeli chodzi w ogóle o bohaterów, bo tak sobie próbuję sobie przeanalizować punkty, które zwykle omawiam na tych recenzjach, żeby się po prostu nie zapętlić w narzekaniu bardzo ogólnym. Jeżeli chodzi o bohaterów Totalnie żaden się nie wyróżniał. Oni byli tak płascy. Jak wiecie, jak takie NPC, które zostały wspomniane dwa razy w jakiejś dużej gierce, i to tyle. Więc po którejś misji totalnie zapominacie, że oni tam w ogóle byli. <grym> I tutaj było dokładnie to samo. Z tej piątki bohaterów pamiętam tylko główną bohaterkę, ponieważ siedzimy w jej głowie. To z jej perspektywy mamy całą fabułę. No i oczywiście pamiętam Adama, czyli tego przybranego brata, czyli tą osobę, która ma ten domek, no nie na środku niczego. Swoją drogą, dom z drewna i szkła to powinien być tytuł tej książki, ponieważ tyle razy się pojawia to określenie, że to powinien być totalnie tytuł. How w cukrze, co nie dom z drewna i szkła. Idealnie. Także tak, że nikt nie jest lubialny generalnie. Główna też nie jest lubialna. Jakby rozumiem kreację na taką szarą myszkę, tylko że to nawet nie jest kreacja na szarą myszkę. To jest kreacja na osobę, która totalnie czuje się niepewnie w swoim środowisku. Ona tam pojechała ze swoimi przyjaciółmi, a przynajmniej nazywa ich przyjaciółmi swoimi. I Cały czas się zastanawia, czy oni tak naprawdę ją lubią w ogóle. I ja swoją drogą zastanawiałam się, czy w ogóle ci bohaterowie siebie lubią nawzajem, bo tego nie dało się wyczuć. W ogóle żadnych relacji między tym bohaterami nie dało się wyczuć, tak na dobrą sprawę. No nic po prostu nie nakierowywało mnie w stronę, w którą ja miałabym zobaczyć jakieś interakcje pomiędzy tymi bohaterami. Jakby interakcjami były dialogi, które nic nie wnosiły. Które niczego nie pokazywały, które nie dawały żadnych informacji momentami, oprócz paskudnej ekspozycji w pewnym momencie. To było po prostu tak mówiące. No nie wiem, nie wiem, słuchajcie, jak to skończyłam, jakim cudem to skończyłam. No i właśnie ten Adam, jego pamiętam, ponieważ generalnie teoretycznie zachowywał się trochę dziwnie w porównaniu z resztą bohaterów, ale z drugiej strony reszta bohaterów zachowywała się wcale. Oprócz tego, że właśnie cały czas imprezowali, no nie? I, i to tyle: to, to tyle z głębi tej książki. Fabuła absolutnie nie istnieje. Po prostu są, chillują na wakacjach. Nie ma w tym absolutnie żadnej głębi, żadnego zamysłu, żadnego pomysłu, żadnego czegokolwiek. Są, i nagle koniec książki. I to tyle. Jest tak niesamowicie nudna, że się po prostu nie da o tym gadać. Słuchajcie, więc przejdę jeszcze szybko do głównego plot-twistu. To jest recenzja spoilerowa, więc nie będę mówić o co chodziło w głównym plot-twiste, tylko tyle, że jest i jakie są moje odczucia względem niego. Odczucia są takie, że to jest tak kurwa absurdalne, że się po prostu nie da. Słuchajcie, ja to czytałam, czytałam, słuchałam tego, będąc w pracy na przerwie obiadowej. I, wiecie, wsuwam w sobie kaszę z humusem, i nagle słyszę, co się dzieje. On takie co? Że co się wydarzyło? To było tak absurdalne, to było tak durne, tak głupie, tak nie wynikające z niczego. Po prostu to był taki plot twist, nie na zasadzie, wiecie, bo są takie plot twisty typu takie tanie szokowanie czytelnika, żeby jakby jesteście w fabule, nie, wiecie, co się dzieje i nagle dostajecie coś takiego, jakąś taką, taki bum, no nie? Że nagle wszystko się wywraca do góry nogami i w ogóle, ale wy wiecie, że to jest takie bez pomysłu, żeby po prostu coś się działo. Tutaj to wynika z niczego, to jest z powietrza totalnie wyciągnięta bzdura, nie wpasowujące się w nic. Klimat również nie, bo klimatu absolutnie nie czuć w tej książce. Nic nie działa w tej książce, a ten plot twist to jeszcze bardziej podkreśla. I tak to jest jedyny moment jakiejś intensywniejszej akcji, tak swoją drogą. I jakbym przeczytała. Taką scenę, wiecie, taką wyrwaną z kontekstu, ale jednak taką, to ja mam takie, okej, okay, jak do tego doszło? Co tutaj się wydarzyło? Proszę dać mi wyjaśnienie, chcę jakiś background, coś tam, tutaj tego nie było. <grym> <grym> ale nie dlatego, że chciałam poznać, że nie chciałam, w sensie, że nie chciałam poznać, tylko, tylko że wiedziałam, jaki jest background. Tego w tym backgroundzie absolutnie nic się nie wydarzyło i nic nie spowodowało tego, że ta scena zaistniała. No i jeszcze do tego, ona została wyjaśniona. Jakby w tym samym czasie, kiedy się działo, została wyjaśniona. Jakby, chociaż w tym samym czasie, no w te, częściowo w tym samym czasie, a częściowo e, jeszcze w e, epilogu, tam chyba był epilog, albo w, w każdym razie na ostatnich stronach zostało jeszcze wyjaśnione, dlaczego do tego doszło. I to mnie po prostu zgięło, mnie słuchajcie, zgięło mnie to było jeszcze bardziej durne niż to, co się wydarzyło w samym plot-twist. Wyjaśnienie tego, dlaczego doszło do konkretnej sceny, było jeszcze głupsze od samej sceny. O co chodzi? No i tutaj pojawiają się te recenzje, które mówią: tak, to jest super. To jest takie klimatyczne, to jest takie wakacyjne. I jeszcze ta końcówka jest taka, że rozwaliłam mózg. No więc mi nie rozwaliłam mózg, ale słuchajcie, nie w takim pozytywnym sensie, w jakim bardzo bym chciała. Wręcz przeciwnie, to, to było po prostu takie, wiecie, takie ostatnie szare komórki umierają, kiedy czytacie takie badziewie. I nie wspomniałam jeszcze o jednej rzeczy. Tą jedną rzeczą jest napięcie, którego również nie ma. Dziękuję za uwagę. Jakby poważnie, słuchajcie, to jest. Taka strata czasu. Przez 98% książki w ogóle nie ma akcji, nic się nie dzieje, nie da się w ogóle z żadnymi bohaterami, nie da się w ogóle zżyć, bo tak bardzo są bezpłciowi, są tak bardzo po prostu bladzi, że nie potraficie sobie wyobrazić, że takie osoby naprawdę istnieją, a co dopiero się z nimi utożsamiać w jakikolwiek sposób. A to wszystko prowadzi do jeszcze większego bajorka. Beznadziej i totalnego braku kreatywności, że tak delikatnie powiem, braku wyczucia czegokolwiek. Tam nic się nie zgadza, nic się ze sobą nie klei, nic nie działa tak, jak powinno działać w książkach. Nie polecam Wam tej książki. Boli mnie głowa od samego myślenia o niej. Nie polecam, nie czytajcie tego. Ja wiem, że recenzje są spoko. Przynajmniej połowicznie, są spoko. Ja wiem, że ta książka ma wysoki rating na, lubimy czytać, to jest bodaj 7-0 na 10. E, na Gudrycie chyba jest ponad 4. Ja wiem, że to ma dobre oceny, ale jeżeli szukacie książki, która ma jakikolwiek sens, jakikolwiek zarys fabularny, i jakkolwiek oddaję, nie wiem, cokolwiek związanego z, tematy z tematykami poruszanymi w młodzieżówkach, to nie marnujcie swojego czasu, bo totalnie nie warto. Absolutnie nic z tego nie wyciągniecie. To jest tak durne i nudne, że nie da się inaczej o tym mówić. To słuchajcie, nawet nie jest guilty pleasure, bo o tym możemy gadać i gadać, no nie? Ale nie, to nawet nie jest guilty pleasure, to jest po prostu, to jest po prostu do wyrzucenia. Czy to jest nasze pierwsze 0 na 10 w tym roku? Czy jestem w stanie znaleźć jakikolwiek plus tej książki? Ma całkiem okej okay okładkę, ale raczej po prostu okej. Okay. Jakby, słuchajcie, okej, okay, zostanę przy bezpiecznej jedynce. Zostawmy to nasze zero na coś lepszego może. Chociaż wątpię, że będzie, bo mieliśmy nie czytać złych książek w tym roku. Ale jest to książka bliska ocenie 0 na 10. Roboczo daję jedynkę. Zobaczymy, czy będę ją w ogóle pamiętać na podsumowaniu roku. Także to tyle, bo nie chcę mi się już denerwować, słuchajcie, ale nie, nie czytajcie tego, absolutnie nie czytajcie tego. Dzięki, że ze mną byliście przez ten krótki rancik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli czytaliście już Muchomory w Cukrze, to koniecznie dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Czy Wam się podobało, czy nie? Czy się ze mną zgadzacie, czy nie? Bo tak też może być, oczywiście. A my widzimy się następnym razem. Pa!